Jeśli chodzi o ulubione zwierzęta łazienkowskie naszych odwiedzających, to chyba na pierwszym miejscu znajdują się nasze sowy, czyli puszczyki zwyczajne. I wiosną rzesze fotografów, miłośników przyrody i po prostu odwiedzających obserwują gałęzie drzew w poszukiwaniu młodych puszczyków, które wyszły z dziupli. Czasami takiego małego puszczyka możemy spotkać nie tylko na gałęziach drzew, ale również na przykład na alejce ogrodowej. I czy taka sytuacja wymaga jakiejś pomocy temu ptaku? W momencie, kiedy puszczyki młode, czy też nawet i dorosłe znajdują się na ziemi, wtedy rzeczywiście mogą wymagać naszej pomocy. Przy czym to nie jest pomoc na zasadzie takiej, że musimy je zabrać gdzieś do domu, do ośrodka, tylko jeżeli jesteśmy oczywiście w stanie, no to wtedy bierzemy taką właśnie puszystą kulkę, sowę. Możemy to zrobić na przykład przez jakąś bluzę, no i przesuwamy ją gdzieś na jakąś niską gałąź albo na krzewt i wtedy ta sowa będzie już w ukryciu, więc krukowaty nie będą jej atakować, a dzięki temu, że jest wyposażona w ostre szpony, już wyrośnięte lotki, czyli te długie pióra na skrzydłach, no to wtedy sobie świetnie poradzi i kiedy się poczuje już gotowa, no to będzie się wspinała po drzewie bardzo sprawnie. Oczywiście dotyczy to ptaka, który nie jest ranny. Jeżeli widzimy, że taka sowa, która znalazła się na ziemi, jest ranna, gdzieś widać krew, no to wtedy już wezwijmy straż muzealną i wtedy straż skontaktuje się z ekopatrolem. Mhm.